Słuchajcie, tu nie ma czasu na duperele. My po prostu szybko poszerzamy warsztat także terapeutów. No bo ten podcast jest o psychoterapii, o zdrowiu psychicznym dla pacjentów, dla specjalistów, aby poszerzać świadomość dotyczącą tego, co dzieje się w naukowych kulisach i co wiemy na temat skuteczności terapii i metod oddziaływań. Dziś na warsztat bierzemy psychoterapię opartą na analizie funkcjonalnej. Analiza funkcjonalna w skrócie FAP. I proszę Państwa, jest to pewnego rodzaju game changer w pracy terapeutycznej w niektórych przypadkach, ponieważ wykorzystanie analizy funkcjonalnej w relacji terapeutycznej potrafi naprawdę uelastyczniać i zaangażować pacjenta w działanie, skutecznie pracować nad zachowaniami klienta i reagować na postępy w sposób, który wzmacnia adaptacyjne i ważne zachowania, a jednocześnie pogłębia relację, nie tylko terapeutyczną, ale także daje narzędzia do tego, aby zadbać o swoje relacje w życiu osobistym. A moją i waszą dzisiejszą gościnią jest dr Joanna Dudek, psycholożka, psychoterapeutka, adiunktka na Uniwersytecie SWPS, certyfikowana specjalistka dialogu motywującego, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz trenerka psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej, czyli FAP, Functional Analytic Psychotherapy. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką, a to jest mój podcast, w którym gadam, jak sama nazwa wskazuje, a patronat nad dzisiejszym odcinkiem objęło gdańskie wydawnictwo psychologiczne, wydawca książki Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, którą bardzo serdecznie polecam wszystkim specjalistom i adeptom psychoterapii. No to co, nie zwlekając dłużej, zapraszam Państwa do wysłuchania tego odcinka. Doktor Joanna Dudek jest z nami. Cześć, Asiu. Cześć. Bardzo się cieszę, że po tych wielu próbach umówienia się na tę rozmowę w końcu udaje nam się porozmawiać o książce. No nie tylko o książce, ale niech to będzie dobry punkt wyjścia. Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. To jest książka wydana przez gdańskie wydawnictwo psychologiczne. No, czuwałaś nad polskim wydaniem tej książki i myślę, że bardzo dobrze. Tylko takie pytanie bardzo ogólne i porządkujące naszą dyskusję. Analiza funkcjonalna, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. Co to jest? Czy to jest jakaś zupełnie nowa, rewolucyjna metoda terapii? Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej to jest takie podejście terapeutyczne, które należy do szeroko pojętej kontekstualnej nauki o zachowaniu. W zasadzie ono zostało stworzone w latach 80., 90. przez Boba Kohlenberga i Mavis Tsai. Może ja chwilkę opowiem o tym, jak w ogóle zostało stworzone, o historii powstania tego podejścia, bo to lepiej pokaże, gdzie ono się sytuuje wobec innych podejść terapeutycznych. No więc Bob zaobserwował, że u niektórych pacjentów prowadzonych zgodnie z protokołem poznawczo-behawioralnym te zmiany, które u nich w życiu zachodzą, są znacznie większe niż oczekiwane zgodnie z protokołem, i wraz z Mavis zastanawiali się nad tym, co sprawia, że u tych właśnie pacjentów te zmiany są takie wyjątkowe. To, co zauważyli, to jest siła relacji terapeutycznej. No i Bob jako radykalny behawiorysta, czyli naukowiec zajmujący się radykalnym behawioryzmem w takim skinnerowskim ujęciu, zastanawiał się, jakby to można z perspektywy behawioralnej opisać. I tak naprawdę zainspirował się pracami Stephena Hayesa, który wówczas pracował nad terapią akceptacji i zaangażowania, i stwierdził, że w zasadzie, biorąc pod uwagę założenia radykalnego behawioryzmu, możemy użyć teorii behawioralnych do opisania tego, co dzieje się w relacji terapeutycznej. Do napisania książki zainspirował go Neil Jacobson, który jest był współtwórcą terapii integracyjnej, behawioralnej, terapii par, a po napisaniu książki, kiedy już FAP, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, została opisana, Marsha Linehan, twórczyni DBT, właśnie upowszechniała ją, podkreślając w treningu dla swoich studentów, że jest to niezwykle ważne, żeby mieli też szkolenie FAP. Więc podsumowując, FAP wpisuje się w te wszystkie trzeciofalowe, tak zwane trzeciofalowe, czy też należące do
kontekstualnej nauki o zachowaniu podejścia, więc i z terapią behawioralną, ukierunkowaną na relację terapeutyczną i jakby wykorzystującą relację terapeutyczną do tego, aby wywoływać zmianę w życiu klienta. Wspomniałaś o falach tych z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi w falach terapii i że wbrew temu, co śpiewa Dawid Podsiadło, w terapii fale są, odcinek o takim tytule z udziałem Marcina Domurata, zresztą, który napisał blurba na okładkę tej książki, znajdziecie na moim kanale. Powiedziałaś o analizie zachowania. Ja myślę, że większość osób, kiedy słyszy analizę zachowania, to od razu kojarzy mi się to z behawioryzmem, skądinąd całkiem słusznie. Natomiast behawioryzm, no wciąż takim najbardziej charakterystycznym albo rozpoznawalnym eksperymentem jest pies Pawłowa i nauka warunkowania. No i ja myślę sobie, że to jest bardzo krzywdzące dla behawioryzmu, ponieważ nie chodzi o kary, nagrody, konieczne tutaj jakieś wywoływanie, manipulowanie, aby uzyskać określone zachowania. Czym jest ten współczesny behawioryzm? Dlaczego on w ogóle jest istotny w kontekście oddziaływań terapeutycznych? Ja w ogóle mam nadzieję, że już coraz mniejszemu gronu osób kojarzy się behawioryzm tylko i wyłącznie z eksperymentem dotyczącym psa, tak? Dzięki między innymi działaniom zarówno analityków zachowania w Polsce, jak i tej trzeciej tak zwanej fali, znowu wrócę do tego, czyli w ogóle naukowcom i terapeutom pracującym w ramach kontekstualnej nauki o zachowaniu, która jest jakby wywodzi się z radykalnego behawioryzmu Skinnera, ale też umożliwia nam takie inne trochę niż może w tradycyjnym ujęciu spojrzenie na człowieka. I tak naprawdę też chciałabym się trochę odnieść do, zanim przejdę do tego, na czym polega współczesny behawioryzm, to też chciałabym się odnieść i zaznaczyć może też ten system nagród i kar, bo myślę, że to jest taki bardzo niefortunne, że określenie pewnych procesów czy praw uczenia się na przykład brzmi jako karanie, tak? Czyli karanie czy kara, które w naszym rozumieniu kojarzy się na przykład z odebraniem dziecku kolacji albo, nie wiem, daniem klapsa. Tak zupełnie nie jest. Kara w rozumieniu behawioralnym jest to konsekwencja, która zmniejsza prawdopodobieństwo czy częstotliwość wystąpienia zachowania, a wzmocnienie, i tutaj nie mówimy o nagrodach, tylko o wzmocnieniach, to konsekwencja, która zwiększa częstotliwość lub prawdopodobieństwo wystąpienia danego zachowania. Taki przykład, może żeby to tak bardziej ukonkretnić, i też podam przykład z psychoterapii osoby dorosłej, czy w zasadzie z funkcjonowania osoby dorosłej. Wyobraźmy sobie, że jest osoba, która jest w związku i ona przychodzi wieczorem po pracy i ma taką myśl, że chciałaby się bardzo podzielić tym, co przeżyła w ciągu dnia ze swoim partnerem, czy partnerką, czy osobą partnerską. No i taka osoba właśnie zaczyna opowiadać o tym, jakie to były trudności, czy co się działo, czy o swoich emocjach. I teraz, gdybyśmy tak tradycyjnie spojrzeli na zachowanie drugiej osoby i zastanowili się, co mogłoby być karą, to w takim ujęciu niebehawioralnym, czy błędnie rozumianym karaniu, moglibyśmy pomyśleć, że karą będzie nakrzyczenie na tą osobę, albo że karą będzie, no nie wiem, już tak trywialnie mówiąc, nie dam ci kolacji za to, że opowiedziałaś mi o swoich emocjach, czy opowiedziałaś mi o swoich emocjach. Natomiast w ujęciu behawioralnym karą może być taka konsekwencja, że ta druga osoba na przykład niezbyt uważnie słucha, albo że ta druga osoba udziela rady. Czyli wysłuchuje, ale zamiast na przykład okazać w sposób empatyczny, co zrozumiała, udzielić wsparcia, uprawomocnić te emocje, na przykład udziela jakiejś rady, która jest kompletnie nietrafiona. I oczywiście, albo sięga po telefon i klika ignorując. Myślę, że to taka sytuacja, którą wielu z nas zna i doświadczyło. Tak, dokładnie. Bardzo dobry przykład. I tak naprawdę wtedy jest to z perspektywy behawioralnej karą, jeśli oczywiście to prowadzi do tego, że osoba już na kolejny raz nie ma tak bardzo ochoty się dzielić i coraz rzadziej to robi, bo wie, że, bo jakby doświadczyła tej konsekwencji. A co może być wzmocnieniem? A wzmocnieniem byłoby wtedy, może być na przykład empatyczne wysłuchanie, taka próba dopytania o to, co się zdarzyło, też
stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni do przeżywania tych emocji, okazanie jakiegoś zrozumienia i troski, przy czym oczywiście jest to wzmocnieniem tylko wtedy, jeśli to zwiększa prawdopodobieństwo, że ta osoba kolejny raz ma ochotę opowiedzieć o swoich przeżyciach. Też możemy pomyśleć o naszym własnym życiu, z kim mamy ochotę rozmawiać na takie tematy, jakby jak ta osoba się zachowuje. I to pewnie, co robi, to jest to wzmocnienie. A czy taką sytuacją, w której wzmocnienie miałoby szansę zadziałać, byłoby, gdybym, nie wiem, na przykład większość z nas ma takie doświadczenia, przychodzę do rodziców, jutro jest klasówka, jest godzina 21 i mówię, słuchajcie, jest problem, ja nie umiem na tę matmę. I zakładam, że oni się wściekną. I tym razem nagle nie ma tego wybuchu złości, a jest właśnie jakiegoś rodzaju zrozumienie. Mówię, dobra, no to poprawisz albo sprawdźmy, jak możemy ci pomóc w tym czasie, który nam pozostał. Czy to również mogłoby zadziałać wzmacniająco? Jak najbardziej. O ile oczywiście to sprawi, że następnym razem mamy ochotę się też taką rzeczą podzielić. Przy czym sądzę, że tak by było. No dobra, to mamy podsumowane takie oddziaływania behawioralne. Jak to się łączy z funkcjonalną analizą zachowania? To znaczy, gdybym weszła na sesję terapeutyczną, na której odbywa się funkcjonalna analiza zachowania, to co ja bym zobaczyła na tej sesji? Mm-hmm. No właśnie, tak naprawdę mogłabyś zobaczyć bardzo dużo różnych rzeczy, bo psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej w zasadzie łączy ze sobą zarówno podstawowe zasady uczenia się, tak? Czyli mówimy tu rzeczywiście o wzmacnianiu zachowań. Definiujemy te zachowania wspólnie z klientem, wzmacniamy je, jakby pracujemy nad generalizacją tych zachowań, więc opieramy się o podstawowe prawa uczenia się, a jednocześnie jest to połączone z bardzo ciepłą, pełną troski relacją terapeutyczną, więc tak naprawdę na takiej sesji można zobaczyć zarówno rozpisywanie analizy funkcjonalnej, bardzo takie precyzyjne, co poprzedzało twoje zachowanie, jakie to było zachowanie, jakie były konsekwencje, albo tu i teraz, co poprzedziło to dane twoje zachowanie i jak zadziałało to, co ja jako terapeutka zrobiłam w odpowiedzi na to. A jednocześnie jak wejdziemy na taką sesję, możemy też zobaczyć momenty, gdzie osoba przeżywa bardzo silne emocje, które są jakby pełne uczuć, które być może nie kojarzą się z takim powszechnym spojrzeniem na behawioryzm. Tak? My tutaj używamy terminów takich jak wartości, miłość, tak? Duchowość. Więc jak gdyby często to są sesje też pełne przeżyć, uczuć. Powiedziałaś, że ta funkcjonalna analiza zachowania no, gdzieś tam wyrosła z tego podejścia poznawczo-behawioralnego. To ja teraz jako terapeutka poznawczo-behawioralna z pełną miłością do podejścia, w którym pracuję, zagram adwokata diabła. Wiesz, co mówią malkontenci? Że w tym CBecie to tam nie ma za wiele duszy, relacji, takiego przymierza terapeutycznego, że tam jest protokół, jazda, objawy. Niektórzy mówią, że to nie jest zbyt głęboka terapia, chociaż trudno jest mi wyobrazić sobie miarę głębokości terapii. To jak to jest, że nagle funkcjonalna analiza skłania się ku temu, aby jednak ta relacja terapeutyczna odnosiła skutek i taki efekt terapeutyczny, jakie ona ma znaczenie w procesie terapeutycznym? No jakby myślę, że wszyscy wiemy, że relacja terapeutyczna ma olbrzymie znaczenie, że przymierze terapeutyczne im silniejsze, tym lepsze są efekty. Ja bym tylko może sprostowała trochę, że psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej nie do końca się wywodzi z samej terapii poznawczej, bardziej z behawioralnej. Natomiast rzeczywiście to było zaobserwowane w trakcie prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej, więc tylko tak doprecyzuję. Ale wracając do tego, o co pytasz, jakby no liczne badania wskazują na to, że to przymierze terapeutyczne ma znaczenie. I prawda jest taka, że z perspektywy psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej czy szerzej kontekstualnej nauki o zachowaniu, w zasadzie wszystko, co robimy w terapii, jest jakiegoś rodzaju, znaczy w zasadzie terapeuta może zrobić trzy rodzaje rzeczy jako w terapii. Może być, czy dostarczyć bodźców różnicujących dla zachowania. Teraz będę trochę tak technicznie, ale potem to przełożę na konkret. Może
stosować określone konsekwencje wobec danego zachowania, bądź też wyzwalać pewne zachowania. No, podam taki przykład. Teraz my rozmawiamy i na przykład, kiedy ty zadajesz pytanie, to jest w pewnym sensie takim bodźcem różnicującym, czy też wywołaniem mojego zachowania odpowiedzi. Ja odpowiadam, to jest moje zachowanie i ty na przykład kiwasz głową, czy zadajesz mi kolejne pytanie za jakiś czas dotyczące tego, co powiedziałam, co sprawia, że ja dalej mówię. Czyli jest to wzmocnieniem. Więc jakby z tej perspektywy w zasadzie każda terapia, niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, w każdej terapii terapeuta angażuje się w te działania, czyli wzmacnia pewne zachowania klienta, być może nie wzmacnia innych. Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej mówi o tym, żeby robić to bardziej świadomie, czyli żeby być świadomym tego, co my wzmacniamy i po co to robimy. Twórcy FAP powołują się na taki przykład, to było badanie z 1966 roku, Charles Truax przeprowadził takie badanie, gdzie odsłuchiwał, czy odsłuchiwane były nagrania sesji Carla Rogersa i on starał się sprawdzić, czy rzeczywiście na tych sesjach jest bezwarunkowa akceptacja, w tym jak terapeuta czy Carl Rogers reaguje na klienta. I okazywało się, że chociaż wszystko odbywało się w atmosferze bezwarunkowej akceptacji, to jednak wypowiedzi terapeuty były znacznie bardziej ciepłe i wzmacniające dla klienta wtedy, kiedy klient mówił o czymś, co jest dla niego użyteczne. A nieco mniej ciepłe, czy jakby mniej takie pełne troski, nawet być może subtelne to mogą być różnice, w tych momentach, kiedy klient mówił o czymś, co jest szkodliwe. Więc w zasadzie można powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie bezwarunkowo zawsze wzmacniać czy okazywać tą akceptację w taki sam sposób. Czyli jakby nieświadomie robimy tak, że czasem jesteśmy tacy, super, a czasem jesteśmy tacy, nie wiem, czy to uda mi się teraz odegrać, ale tacy, tak? Czyli jakby też jest to taka okej, ale jednak ten ton ma tutaj olbrzymie znaczenie. I psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej umożliwia nam jakby takie uświadomienie sobie, co my wzmacniamy i po co. I zanim o tym powiem, to jeszcze chciałam tylko jedną rzecz zaznaczyć, która jest, myślę, bardzo ważna. Bo kiedy mówimy o bezwarunkowej i warunkowej akceptacji, ja bym powiedziała, że tu trzeba rozróżnić dwa poziomy. To znaczy na sesji, w tym jak rozmawiamy z klientem, możemy wzmacniać określone zachowania, a innych nie wzmacniać. I to się różnicuje w naszych wypowiedziach, ale na takim szerszym poziomie czy metapoziomie kontekstualna nauka o zachowaniu mówi o tym, że w zasadzie my mamy tą bezwarunkową akceptację dla klienta jako osoby. No bo przez to, że rozpatrujemy jego zachowania w kontekście, wiemy, że zachowania zostały uwarunkowane przez kontekst historyczny, więc nawet jeśli dane zachowanie teraz wydaje nam się jakoś niezrozumiałe czy nie jest szkodliwe dla klienta, to wiemy o tym, że jakby jego historia uczenia się mówi o tym, dlaczego to zachowanie jest takie. Czyli mówiąc, Asiu, tak po ludzku, bo myślę sobie, że to ważne, aby wielu naszych słuchaczy odnosiło to do siebie. Ja w pracy często tłumaczę pacjentom, że być może kiedyś unikanie bliskości było adaptacyjne. Dokładnie. To znaczy zwiększało szanse na moje przeżycie, przetrwanie w warunkach najlepszych, jakie to było możliwe. Bo na przykład jeżeli wychowywałam się w domu przemocowym albo w domu, w którym była choroba alkoholowa, ta bliskość zwiększała moje prawdopodobieństwo na to, że zostanę zraniona, że poniosę jakąś konsekwencję, czy to fizyczną, czy psychologiczną. Ale nagle, kiedy te okoliczności, ten krajobraz mojego życia się zmienia i ja już nie jestem w tym krzywdzącym dla mnie środowisku, mogę zostać w mechanizmie unikania bliskości, ponieważ a, to jest coś, co znam, b, ja się nauczyłam, że tak powinno się funkcjonować, że to zapewnia mi bezpieczeństwo i c, nie za bardzo mam doświadczenie wskazujące, że być może nie zawsze musi tak być i nie wszyscy tak funkcjonują. Rozumiem, że wtedy możemy na własną szkodę nieco unikać bliskości, a jednocześnie cierpieć z tytułu jej nieotrzymywania. Czy to byłby jakiś dobry przykład obrazujący to, o czym mówisz? Tak, to jest doskonały przykład, dzięki za niego. Doskonały przykład właśnie tego, o czym chcę powiedzieć, czyli że na tym poziomie mamy głębokie zrozumienie, dlaczego te zachowania są takie, a nie inne, a jednocześnie wiemy, że te zachowania, czy że klient przychodzi, bo chce te zachowania zmienić, bo jednak one teraz nie są dla niego korzystne. Więc jakby ta
Bezwarunkowa akceptacja na takim szerokim poziomie nie wyklucza tego, że możemy pracować nad zmianą zachowań, które no jakby nie przybliżają klienta, klientki, osoby klienckiej do tego, co jest dla niej i dla niego ważne. Kto może stosować funkcjonalną analizę zachowania? Oczywiście na razie zatrzymajmy to, że w Polsce generalnie terapeutą może mianować się każdy, ale teraz gdyby ktoś słuchający nas został jakoś zainspirowany, poruszony i chciałby skorzystać, doświadczyć funkcjonalnej analizy zachowania, to na jakie elementy powinien zwracać uwagę? Czy to jest jakieś osobne szkolenie, czy to jest zupełnie osobny nurt, który kształci terapeutów? Gdzie szukać takiej formy wsparcia? Tak, no to jest dość problematyczne, bym powiedziała, pod kątem szkoleń. Rzeczywiście jest tak, że głównie osoby szkolą się poprzez Association for Contextual Behavioral Science, czyli to Stowarzyszenie Kontekstualnej Nauki o Zachowaniu. W Polsce są dostępne szkolenia, takie pojedyncze szkolenia. Większość osób, które ma duże doświadczenie w FAP, jednak robi szkolenia online i to są szkolenia na różnych poziomach, że tak powiem, wtajemniczenia. No bo nie ma takiej specjalnej szkoły czy osobnej szkoły. Raczej jest to element, który jest uczony przy terapii poznawczo-behawioralnej czy właśnie trzeciofalowych podejściach. Doświadczyłam funkcjonalnej analizy zachowania w takim modelu treningowym właśnie podczas szkolenia psychoterapeutycznego. Pamiętam, że prowadzący zapytał o ochotników, którzy chcieliby spróbować na sobie taką symulację i zgłosiłam się jako ta ochotniczka, nie znosząc tej ciszy w sali i wiedziałam, że ktoś musi się w końcu zgłosić. Poszłam i absolutnie mnie to rozwaliło. Nie wydarzyło się tak na pozór nic, ponieważ siedzieliśmy w jakiejś takiej empatycznej bliskości i zrozumieniu razem z terapeutą i w zasadzie gdzieś te emocje zaczęły się pojawiać i było to doświadczenie ważne nie tylko dla mnie, ale także i udzieliło się osobom obserwującym, więc myślę sobie, że ta bliskość nie tylko w relacji terapeutycznej, ale w ogóle w relacjach międzyludzkich jest takim istotnym czynnikiem, którego wszyscy bardzo potrzebujemy. Wszyscy bardzo się boimy, że popełnimy błąd, a jednocześnie no, jest ona bardzo pierwotna i potrzebna. Żyjemy w biegu, w dużej ilości bodźców, w dużej ilości zadań. Ciągle koncentrujemy się na tym, co jeszcze można zrobić, coraz rzadziej na tym, jak po prostu być. Dlaczego satysfakcjonujące relacje są ważne dla naszego dobrostanu i funkcjonowania? Tak jak powiedziałaś, to jest wręcz taka pierwotna, czy też biologiczna, ewolucyjnie ukształtowana potrzeba. Jakby my rodzimy się z takim wyposażeniem, można powiedzieć biologicznym, które skłania nas do tego, żeby tworzyć więzi. No i jest cały szereg badań mówiących o tym, jak to poczucie bliskości czy udane relacje są powiązane z naszym zdrowiem psychicznym i fizycznym. Ja bardzo lubię cytować tą metaanalizę z 2010 roku przeprowadzoną przez Julian Holt-Lundstadt i współpracowników, która mówi o tym, że w zasadzie poczucie osamotnienia jest jakby zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu w takim samym stopniu jak palenie papierosów. I 5 lat później ta sama autorka opublikowała takie badanie, w którym mówi o tym, że to poczucie osamotnienia równa się 15 papierosów dziennie. Tak? Więc jakby to daje nam taki namacalny dowód na to, czy obraz tego, jak bardzo ważne są dla nas więzi społeczne. I co więcej, nie tylko to, żeby były te osoby, z którymi budujemy takie więzi, ale też jakość tych więzi ma znaczenie. I tu znowu mój ulubiony eksperyment, który zawsze przytaczam. Kiedy o tym mówię, to jest badanie Janice Kickold-Glaser z 2005 roku, w którym ona zaprosiła parę do laboratorium i te pary miały rozmawiać na różne tematy, w tym takie tematy związane z jakimś konfliktem. Następnie nagrywano oczywiście te konwersacje i sędziowie kompetentni oceniali poziom wrogości w tych konwersacjach. I następnie osoby biorące udział w tym eksperymencie miały wytworzone takie mini rany. To było takie 8 małych pęcherzyków 8-milimetrowych i badano, jak szybko one się zagoją. No i to, co się okazało, to okazało się, że w tych parach, w których był wysoki poziom wrogości, te rany goiły się dużo wolniej. Co więcej, to było, znaczy
o 60% dokładnie wolniej, bo to było bardzo dokładnie zmierzone. Co więcej, to było potwierdzone poziomem cytokin prozapalnych. A więc to jest takie ciekawe badanie, które pokazuje, że w zasadzie nasze ciało fizycznie reaguje na to, kiedy coś nie tak idzie w relacjach. I być może też wskazuje na to, dlaczego warto jest zawalczyć o to, żeby mieć udane relacje, bliskie relacje. I że tworzenie udanych, satysfakcjonujących relacji to kawał roboty. A wracając jeszcze do FAP, czyli funkcjonalnej analizy zachowania, czy mamy jakieś dane, czy wiemy coś o skuteczności w kontekście konkretnych zaburzeń, czy trudności, czy w zasadzie każdy pacjent, pacjentka, osoba pacjentka mogłaby skorzystać na technikach i pracy FAP? Jeśli chodzi o dane, mamy stosunkowo dużo studiów przypadków i jednopodmiotowych schematów eksperymentalnych, czyli w zasadzie takie, ponieważ FAP jest podejściem idiograficznym, czyli skoncentrowanym na jednostce i jakby patrzącym na te precyzyjne różnice pomiędzy jednostkami, trochę mniej jest badań na grupach. Te badania dotyczące grup zazwyczaj to jest FAP w połączeniu z innym podejściem terapeutycznym, a więc mamy FAP w połączeniu z ACT, FAP w połączeniu z DBT, FAP w połączeniu z CBT i we wszystkich tych badaniach jakby jest to bardziej efektywne niż sama terapia bez FAP. Jest kilka badań dotyczących tego, że FAP jest efektywna w przypadku osób, które mają problemy interpersonalne czy doświadczają lęku w relacjach interpersonalnych lub unikania. Natomiast rzeczywiście ta ilość dowodów jest jeszcze niewystarczająca. Zresztą między innymi dlatego został stworzony model świadomości, miłości i odwagi, tak, Awareness, Caution, Love, żeby ten stan rzeczy zacząć powoli zmieniać. No to wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo właśnie otwierając i uchylając nieco rąbka tajemnicy zawartego w książce, tego, z czym Państwo jako czytelnicy, a może specjaliści, specjalistki, które chcą poszerzyć swój wachlarz umiejętności i kompetencji, mogliby się w książce zapoznać, to na co zwróciłam szczególnie uwagę, właśnie był model Awareness, Courage, Love. Jakbyś mogła nam nieco więcej opowiedzieć o tym, czym on jest i dlaczego jest ważny? Tak, ten model został stworzony, żeby trochę przybliżyć osobom zainteresowanym zastosowaniem FAP w swojej praktyce cały ten model i jakby to, o czym mówimy FAP, żeby nie zniechęcać ich tą straszną terminologią behawioralną. Tak? Ten model po polsku świadomość, odwaga i miłość dotyczy tego, jak funkcjonuje człowiek w bliskiej relacji, ale również może być zastosowany do tego, aby pracować z klientem i konceptualizować problemy klienta w terapii, jak również może służyć do tego, żeby terapeuta mógł dokonać konceptualizacji swoich własnych umiejętności, jeśli chodzi o więzi, zarówno w terapii, jak i w życiu indywidualnym. Badania wskazują na to, że bliskość między dwojgiem ludzi tworzy się w szczególnych okolicznościach, a mianowicie musi zajść pewna interakcja, to znaczy jedna osoba musi w pewien sposób wrażliwie odsłonić siebie, pokazać swoje różne uczucia, przeżycia, być sobą, móc być sobą też, wyrażać swoje potrzeby, a druga osoba musi na to właściwie zareagować, to znaczy wzmacniająco, czyli innymi słowy okazać troskę, zrozumienie, dać poczucie bezpieczeństwa czy spełniać potrzeby. Jeśli ta interakcja w obie strony zachodzi, to mamy do czynienia z tym, że tworzy się bliska relacja międzyludzka. Więc z jednej strony to wrażliwe odsłanianie się i wyrażanie potrzeb można by zaklasyfikować jako odwaga, z drugiej strony okazywanie zrozumienia czy spełnianie tych potrzeb klasyfikuje się jako miłość, a wszystko to musi być w świadomości, to znaczy musimy być bardzo świadomi tego, co my przeżywamy, móc wychwycić, że to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba odłożyć telefon, czy wiedzieć, jak zareagować. Czyli ta świadomość jest tutaj też niezwykle ważna, żeby w ogóle cała interakcja miała miejsce, mogła mieć miejsce. Proszę Państwa, dla wszystkich specjalistów,
bo myślę, że głównie dla specjalistów, a może także dla adeptów sztuki terapeutycznej, którzy chcą pogłębiać i poszerzać swoje umiejętności, którzy chcą dowiedzieć się, czym jest psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. Serdecznie polecamy książkę Garetha Holman, Jonathana Kanter, Mavis Tsai oraz Roberta Kohlenberga, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, której redaktorką merytoryczną była moja dzisiejsza gościni, dr Joanna Dudek. Książka w Polsce ukazała się nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Joasiu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za spotkanie. Myślę, że było bardzo ciekawe i inspirujące dla naszych słuchaczy, bo to kolejna cegiełka do budowania psychoedukacji i informacji na temat psychoterapii opartej na dowodach empirycznych. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. A wszystkich słuchaczy po więcej odsyłam do książki Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, a ten odcinek powstał pod czułym patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.